A już po świętach, 15 kwietnia, warto wybrać się do warszawskiego Teatru Studio, żeby w tym teatrze zobaczyć Teatr Polski z Bielska-Białej na gościnnych występach. Mistrz i Małgorzata, zresztą tytuł spektaklu jest inny, bo to jest spektakl inny niż wszystkie i to, co sobie Państwo wyobrażają. Wspólnie z nami Anna Iberscher, Natasza i Małgorzata jednocześnie w tym spektaklu oraz Robert Talarczyk, reżyser spektaklu, również w roli Piłata. I od razu mi się nasuwa pytanie, panie Robercie, za co pan tak bardzo nie lubi Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa? Ja uwielbiam Mistrza i Małgorzatę, natomiast wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach tego Mistrza i Małgorzatę należy czytać troszkę w inny sposób i myśmy próbowali stworzyć historię współczesną, aby opowiedzieć te historie w nieco inny sposób. Musimy pamiętać o tym, że Bułhakow nie przeżył II wojny światowej, nie był świadkiem Holokaustu, zamachów terrorystycznych. No a my na tę kalkę Mistrza Małgorzaty nakładamy współczesną historię. Stąd możemy zobaczyć Mistrz and Małgorzata, story Bułhakow is dead. Podtytuł jest taki, tak. Nawet proszę się do niego nie przywiązywać. Bułhakow żyje, jest wieczny jak Lenin. No to w takim razie jaka jest ta Małgorzata z tego właśnie spektaklu? No cóż, ta Małgorzata jest trochę Małgorzatą, trochę Nataszą, to znaczy próbowaliśmy to w ten sposób przeprowadzić, żeby ta Małgorzata Bułhakowa, żeby... To trudno wyjaśnić dosyć, jak się... Bardzo trudno. Chodzi o to, żeby ta Małgorzata, żeby z tą Małgorzatą można było się utożsamić, mogły się utożsamić kobiety współczesne. To znaczy Natasza jest kobietą współczesną, Małgorzata jest Małgorzatą z Bułhakowa. Natomiast te dwie postacie się przenikają, mają podobne problemy, znajdują się gdzieś na podobnym etapie życia i no, resztę chyba trzeba zobaczyć podczas spektaklu. Bo głównym bohaterem jest scenarzysta, który pisze telenowele. Mhm. To myślę, że wszystkim Państwu tutaj pracującym w telewizji znana historia, a jego dziewczyną jest Natasza, która w tych telenowelach gra. I tenże bohater pisze scenariusz do filmu na podstawie Mistrza Małgorzaty. No ale ten film się nie udaje, wyjeżdża do Czeczenii, zabiera książkę Mistrza Małgorzata, wspomnienie o swojej Nataszy i tam dzięki książce jeszcze raz przeżywa tę historię. Sam staje się mistrzem, a jego ukochana Natasza Małgorzatą. Coś wytłumaczyłem, czy nie bardzo? Nie. Tak, zwłaszcza, że do tego się dochodzi taka wojenna historia z tego, co no, kojarzę. Tak, troszkę tam o wojnie jest parę spraw poruszonych. W tle jest też zamach na Dubrowce? No tak. Czyli powiem tak, nic Państwo nie wyjaśnili. Zamotali nam rzeczywistość jeszcze nie, bardziej niż Bułhakow. Nie, ja powiem tak, to wszystko brzmi skomplikowanie, ale szczerze muszę przyznać, spektakl jest bardzo klarowny, jest bardzo przejrzysty, jak się go ogląda. Wiadomo tak, tak. Naprawdę, o co chodzi. Ja przynajmniej masz. Nadążałem. No to świetnie. Pytanie tylko, co widz ma z tego spektaklu wynieść dla siebie? Tego Mistrza i Małgorzatę, którego zna, czy właśnie tę drugą wersję, która ma mu zostać w pamięci, czy jedno i drugie? No, najlepiej byłoby, gdyby było to, co pani mówi, żeby wyciągnął, wrócił do książki, a przy okazji odczytał na nowo tę historię. No mam nadzieję, że ci, którzy nie czytali książki, tak jak pan powiedział, odczytają tę historię, bo wierzymy głęboko, że jest klarowna. A ci, którzy czytali książkę i są zakochani w tej książce, będą mówili, że to nowe odczytanie i no, ale będą też zbulwersowani, będą oburzeni. Bywali chyba tak. No właśnie. Pani Hania o tym opowie, się nie będę narażał jako scenarzysta i reżyser. Nie, no, pani Asia. Właśnie. Nie, no, wydaje mi się, że przede wszystkim spektakl ma zadać jakieś pytanie, na które widz sobie odpowie tak, w taki lub też inny sposób, prawda? Ma coś pozostawić. Niech to będzie bulwersacja, niech to będzie zachwyt, niech to będzie po prostu zapytanie i ja najbardziej lubię, jak widz wychodzi z pytaniem z teatru i sobie jeszcze przez kilka dni czy tygodni układa tę historię jeszcze raz i odpowiada sobie na nią ileś tam krotnie i oceni, czy jak bardzo może Mistrz i Małgorzata pozostają współczesne, aktualne. Prawda, panie reżyserze? I stąd właśnie to jest tak popularny spektakl w Polsce. Mówię w ogóle o wszystkich inscenizacjach. W ciągu ostatnich kilkunastu lat doliczyliśmy się 34 inscenizacji Mistrza i Małgorzaty w Polsce. No w samej Warszawie w Teatrze Rampa niedawno była premiera. My przyjeżdżamy do Teatru Studio. Myślę, że w świadomości widzów
czytelników przede wszystkim istnieje Mistrz i Małgorzata jako książka tak zwana kultowa, ale ja zrobiłem taki test ostatnio wśród ludzi z mojego pokolenia i młodszych o 20 lat i się okazało, że prosiłem, żeby przeczytali jeszcze raz tę książkę i się okazuje, że ta książka kolokwialnie rzecz ujmując nie działa już tak jak kiedyś. A młodzi mówią, że fajne, taki no jakiś tam szatan się pojawia. Takie science fiction. Takie troszkę science fiction, troszkę o miłości. I to mnie zaintrygowało, bo kiedy ja przeczytałem tę książkę po raz kolejny, piąty czy szósty robiąc adaptację, miałem takie samo wrażenie, że coś że gdzieś nie działa. Nie wiem jak państwo, czy czytaliście ostatnio? Ostatnio właśnie nie. A ja wracałem, bo wyszła wersja z fragmentami, które usunęła cenzura. I właśnie z tego powodu przeczytałem, ale powiem tak. Lepiej iść na spektakl. No to zapraszamy do Teatru Studio w Warszawie 15 kwietnia o 19.30. Mistrz i Małgorzata Story. Specjalnie dla widzów kawy czy herbaty także, choć dla wszystkich państwa, którzy nas oglądają. No my się z państwem już żegnamy i chyba się już w tym tygodniu...